Sieradz odwiedził profesor Piotr Gliński, szef zespołu programowego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji prasowej poparł kandydatkę na prezydenta Sieradza Kazimierę Gotkowicz. Chciałem Państwa namówić do głosowania na kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości na funkcję prezydenta Sieradza, panią Kazimierę Gotkowicz. Popieram panią Kazimierę, to jest doświadczona, dynamiczna uczestniczka życia publicznego, samorządowiec, od 16 lat pracuje w samorządzie. Pani Kazimiera gwarantuje, że Sieradz się będzie dynamicznie, mądrze rozwijał. W naszym programie Prawa i Sprawiedliwości mamy dwa główne cele i zadania: rozwój i solidarność. I myślę, że pani Kazimiera gwarantuje, że miasto będzie dobrze prowadzone, dynamicznie będzie się rozwijało, będzie praca dla młodych ludzi, zwłaszcza którzy opuszczają coraz częściej Polskę, a tak być nie powinno. Gratuluję decyzji o tym, że podjęła się pani tego wyzwania. Myślę, że kobieta da radę. Profesor Gliński przedstawił główne założenia programu Prawa i Sprawiedliwości – rozwój i solidarność społeczną. Zwrócił uwagę na problemy Polaków zarabiających 3 razy mniej niż obywatele innych krajów Unii Europejskiej. Podniesienie stopy inwestycyjnej z 18% obecnie do 30% ma korzystnie wpłynąć na rozwój m.in. takich miast jak Sieradz. Kazimiera Gotkowicz przypomniała o braku inwestycji w mieście i odniosła się do sposobu wydawania pieniędzy podatników przez obecne władze Sieradza. Otóż mój konkurent, obecnie urzędujący prezydent, prowadzi kampanię za publiczne pieniądze, za pieniądze podatnika. Najpierw akcja z wielkimi billboardami promującymi nazwisko pana Jacka Walczaka, mówiącymi o tym, że należałoby się przyłączyć do kanalizacji. Została ta akcja sfinansowana z naszych pieniędzy, z naszej składki za wodę i ścieki. Kolejna akcja to jest zanoszenie do wszystkich mieszkań, nie wrzucanie do skrzynek, ale pukanie do wszystkich mieszkań przez pracowników spółki podległej prezydentowi z ulotką promującą linię autobusową, która w Sieradzu rzeczywiście funkcjonuje, a która to, no nie wiem, czy rzeczywiście jest potrzebna, ale tego nie chcę oceniać. Na tej ulotce również jest zdjęcie pana Walczaka. No i wczorajsza rewelacja, czy przedwczorajsza, wydawnictwo, które kosztowało 24 tysiące złotych, podsumowujące 4 lata kadencji pana Walczaka, wydawnictwo sfinansowane z pieniędzy podatników, którym się chwali i gdzie również widzimy zdjęcia pana Jacka Walczaka i czytamy o sukcesach, o których pisze. Ja nie znalazłam tam żadnej porażki, więc dla mnie jest to takie troszeczkę nienaturalne, bo jeżeli chwalimy się sukcesami, to powiedzmy również o tym, co nie wyszło, co się nie udało. Tego w tym wydawnictwie nie ma, ale najbardziej boli mnie to, że ja jako mieszkaniec Sieradza, jako podatnik płacący tutaj podatki, musiałam się na to złożyć i nikt mnie nie pytał o zdanie. I tutaj wyrażam swój sprzeciw i swoje oburzenie.